Poznajcie Zbyszka i jego szkołę. Latem 2019 roku brałem udział w praktykach zawodowych w Bułgarii, w Sofii, w programie Erasmus+. I teraz tak jak na prawdziwej instalacji, wyjmując kamerę termowizyjną, będziemy szukać tak zwanych hotspotów, czyli przyczyn uszkodzenia modułów. Dzięki tej kamerze termowizyjnej możemy również i wykonywać zdjęcia, żeby mieć dowód w postaci zdjęcia. Jako potwierdzenie swoich umiejętności i kompetencji otrzymałem ten oto certyfikat Europass Mobility w dwóch językach, w angielskiej oraz polskiej. Gdy miałem porównać praktyki polskie i bułgarskie, w Bułgarii poznałem dużą instalację geotermalną oraz wentylacyjną, których w Polsce jest mniejsza ilość. Teraz patrząc na ten oto monitor, mogę stwierdzić fakty, które wyszły z naszych badań lekcyjnych, że te panele, które znajdują się u nas na patio, są uszkodzone ze względu na to, że w tym momencie powinny dawać większą moc, a dają zaledwie 73 W. Po ukończeniu technikum numer 5 na Warszawskiej Woli, Zbyszek chce pracować w zawodzie, w Polsce lub za granicą. W naszej placówce realizowane są projekty unijne typu Erasmus+, PowerVet, na które co roku wyjeżdżają uczniowie, wyjeżdżają na praktyki do różnych krajów. Do Niemiec, do Hiszpanii, do Bułgarii. Hola, buenos dias. Ja jestem Natalia, jesteśmy w Baladze na miesięcznych praktykach z Erasmus+. Uczę się zawodu architektura krajobrazu. Głównie na praktykach poznajemy nowe gatunki roślin, jak i ich pielęgnacji. Witam, mam na imię Albert, jestem z drugiej klasy Technikum Technologii Robót Wykończonych w Budownictwie. Głównie na zajęciach zajmujemy się wykończeniami pomieszczeń oraz posadzek. W czasie wolnym zajmujemy się poznawaniem nowego języka, którym jest hiszpański. Mam na imię Michał, jestem w drugiej klasie na profilu Budownictwo Ogólne. Na zajęciach uczymy się czynności, które przydadzą nam się w życiu zawodowym, a po praktykach czynnie uczestniczymy w życiu kulturowym. Gracias, hasta pronto. Unijny projekt Erasmus+ to dla szkoły same korzyści. W przyszłości kontakty międzynarodowe zostaną rozszerzone o Chiny i USA. Uczniowie mają zwiększoną motywację do nauki, osiągają lepsze wyniki na egzaminach zawodowych, chętnie uczą się języków obcych, lepiej zdają język angielski, język niemiecki na maturze. Nauczyciele tworzą nowe programy innowacyjne. Przykładem jest modelowy program Nowe Technologie OZE w języku angielskim. Program ten stworzony przez nauczycieli stał się modelowym, zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie Nauczyciel z Powerem. A nauczycieli z Powerem w warszawskim technikum numer 5 nie brakuje. Na budownictwie ogólnym będziemy mówili o instalacji centralnego ogrzewania. Teraz proszę popatrzeć, w podręczniku macie schemat takiego centralnego ogrzewania z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. Poznajcie autorkę podręcznika, z którego uczą się uczniowie w całej Polsce. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Od wielu lat pracowałam na budowie, później zmieniłam pracę właśnie na szkołę i zaczęłam też pisać podręczniki do nauki przedmiotów budowlanych. Wykorzystuję w tych podręcznikach jak gdyby swoje podwójne doświadczenia i to w szkole, i to, które zdobyłam w pracy na budowie. Nauczyciele nie z przypadku, to wielka zaleta szkoły. Szkoła zapewnia bardzo dobrą bazę dydaktyczną profesjonalnych nauczycieli, którzy wszystkich uczniów traktują z dużą życzliwością, podmiotowo, czego efektem jest poczucie dużego bezpieczeństwa naszych podopiecznych, naszych uczniów. Tu nauczają też wykładowcy akademiccy. Ale chwileczkę, telefon komórkowy podczas lekcji? Dzisiaj wirtualnie przynajmniej wyjdziemy sobie na plac budowy. Bardzo bym prosił, żebyście wyjęli telefony i uruchomili aplikację, którą mieliście pobrać, zainstalować. Aplikacja ARFAT. Nauka zasad BHP już nigdy nie będzie nudna. Rzeczywistość rozszerzona wciąga. Jest to aplikacja opracowana w ramach projektu unijnego. W projekcie partnerami była m.in. Politechnika Warszawska oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, a także partnerzy z Niemiec oraz z Hiszpanii. Uczeń może zobaczyć plac budowy. Krok po kroku może sobie to rusztowanie złożyć. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad BHP. No i w ten sposób tych zasad bezpieczeństwa się uczy. Technik to profesjonalista, swój zawód zna od podszewki. Nie tylko potrafi wszystko zrobić, ale przede wszystkim wie, jak zarządzać innymi i organizować im pracę. Co zrobić z taką wiedzą?
Idziemy na budowę, trochę pracujemy, powiedzmy 2-3 lata, zdobywamy doświadczenie. Jeżeli osoba jest zaradna, przedsiębiorcza, dzisiaj przede wszystkim przecież na to stawiamy, jest dużo programów ułatwiających otworzenie własnej działalności, to ona właśnie może to zrobić i te pobory bardzo rosną. Karolina, uczennica Technikum Budowlanego, już od dziecka wie, czego chce. Technikum budowlane wybrałam dlatego, że od dzieciństwa mój tata zaszczepił we mnie po prostu pasję do budowlanki. Chciałabym kiedyś tak samo móc spojrzeć na swoje inwestycje, które są sygnowane na przykład moim nazwiskiem, tak samo jak właśnie na inwestycje mojego taty, które naprawdę czasami wychodziły przepięknie. Przed Karoliną egzaminy zawodowe i matura. A po maturze chciałabym znaleźć się na Politechnice Warszawskiej i zrobić swój wymarzony dyplom inżyniera budownictwa. Panowie, będziecie wykonywać montaż instalacji fotowoltaicznej, a dokładnie będziecie wykonywać montaż modułów fotowoltaicznych na dachu skośnym. Użyjecie odpowiednich narzędzi, odpowiednich elementów łączących, takie jak klemy środkowe, klemy końcowe i, co najważniejsze, moduły fotowoltaiczne. Dlaczego warto uczyć się w technikum? Bo od początku nauki łączymy teorię z praktyką, bo zajęcia odbywają się nie tylko w klasach, ale również w Centrum Kształcenia Zawodowego, w firmach branżowych, a także na uczelniach. Waszym zadaniem będzie podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Użyjecie technologii rur wielowarstwowych i łączenie nastąpi poprzez proces zaciskania. Absolwent technikum ma zawód, bo może pójść do pracy, bo może łączyć pracę z dalszym kształceniem, ze studiami, bo jest możliwość wyjazdu na staże zagraniczne, bo jest możliwość swobodnego wyboru dalszej drogi. Waszym zadaniem jest sprawdzenie ciśnienia w instalacji, sprawdzenie jakości glikolu i jeżeli okaże się nieprawidłowy, wymienić na nowy. Sprawdźcie, jaka jest temperatura czynnika, żeby nie nastąpiło poparzenie Was tym czynnikiem. Zajęcia praktyczne. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To zawód z przyszłością. 4 lata temu wybierając kierunek, wtedy uświadomiłem sobie, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek. Będę mógł po nim rozwinąć skrzydła. Będę mógł iść w różnych kierunkach, bo mam dużo tak naprawdę do wyboru po tym technikum. Głównie mi się podobają przedmioty zawodowe. Już mam egzaminy pozawodowe wszystkie pozdawane. Jest dużo pracy, jest to praca bardzo ciekawa. Chciałbym uszczęśliwiać ludzi na poziomie dawania im darmowej energii i ekoenergii. A własny nadmiar energii przydaje się na lekcjach WF-u. Do dyspozycji uczniów świetna baza sportowo-rekreacyjna. Jesteśmy na pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Co poza tym? Kilka boisk i tu mogę wymienić boisko do piłki nożnej, Orlik, 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, mamy 2 siłownie. W szkole realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe i kreacyjne dla uczniów w formie SKS-ów, taniec nowoczesny. Szeroka oferta zajęć sportowych i edukacyjnych. W Technikum nr 5 poza profesjonalistami z branży budowlanej i elektroenergetycznej kształcą się również przyszli architekci krajobrazu. Zawód architekta krajobrazu jest dla osób kreatywnych z poczuciem estetyki i wyobraźni przestrzennej. Kochają przyrodę i mają taką wewnętrzną potrzebę zmiany otoczenia. Czują to po prostu. Rośliny ozdobne. Florystyka w przestrzeni miejskiej. Po skończeniu technikum chciałabym pójść na studia architektury krajobrazu. Zapewne do SGGW, na właśnie ten kierunek architektura krajobrazu. I sądzę, że to jest przyszłościowy i dobry kierunek, ponieważ roślinność jest dla nas ważna. Jak zostać technikiem architektury krajobrazu? Szkoła przygotowuje w tym zawodzie przez 5 lat. Mają oni możliwość w toku kształcenia uzyskać 2 kwalifikacje,
Pierwsza z nich dotyczy projektowania, urządzania oraz pielęgnacji roślinnych obiektów krajobrazu. Natomiast druga poświęcona jest elementom organizacji pracy związanej z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Uczniowie klasy drugiej przygotowują aranżację małej zieleni. Z elementów zielonych, głównie z mchu, i z elementów drewnianych tworzą naturalne obrazy. Profesjonalna nazwa to zieleń wertykalna. Jest w naszym kraju, a zarówno na zachodzie, coraz więcej firm, które zajmują się faktycznie zielenią wertykalną. W postaci roślin, które poprawiają, zwłaszcza w firmach, mikroklimat. My również zachęcamy naszych uczniów, aby zakładali nawet jak najmniejsze firmy, czy poświęcone aranżacji zieleni w terenie, czy chociażby poświęcone zakładaniu zieleni wertykalnej. Podsumujmy. W Technikum nr 5 na Warszawskiej Woli kształcą się przyszli technicy architektury krajobrazu, technicy budownictwa i robót wykończeniowych w budownictwie, a także technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła nasza jest nowoczesnym centrum edukacyjnym. Znajdzie miejsce w niej każdy, kto chce się uczyć, kto lubi działać. Zapraszamy. Przyjdźcie do nas. Wybór drogi kształcenia w wieku 15 lat to wyzwanie. Nauka w technikum to przygoda.